się, że około 180 gatunków roślin ma kwiaty jadalne. Do tej grupy należą zarówno rośliny jednoroczne, byliny, rośliny dwuletnie, czy również drzewa i krzewy. Nie jest to nowość, od dawna już wiadomo, że kwiaty mogą być wykorzystywane do upiększania naszych dań, ale również od dawien dawna stosowane są w celach konsumpcyjnych. W okresie wiosennym możemy sięgać między innymi po kwiaty tulipanów. Jadalne są również kwiaty szafirków. Są one słodkawe, a później wydobywa się goryczka. A więc smak kwiatów może również decydować o tym, do czego je wykorzystamy. Fantastyczne w smaku są wiosenne pierwiosnki, które mają bardzo przyjemny, słodkawy smak, a także z wiosennych kwiatów bardzo cenne do dekoracji, do spożywania są bratki oraz stokrotki. W kwiatach jest wiele cennych składników, podobnie jak w warzywach czy owocach. Są to m.in. flawonoidy, karotenoidy, związki mineralne czy witaminy. Warto pozyskiwać je tylko z tych miejsc, które są nam znane, czyli najlepiej z własnego ogródka, bo wiemy, czy były stosowane środki ochrony chemicznej, czy nie. Spożywamy tylko te kwiaty, które potrafimy rozpoznać i których jesteśmy pewni, że mogą być jadalne, bo wśród kwiatów ozdobnych mamy również wiele gatunków niestety trujących. Dla osób, które rozpoczynają przygodę z kwiatami jadalnymi, warto polecić na przykład spożywanie na początek kwiatów liliowca, które są niesamowite w smaku, słodkie, kruche, bardzo przyjemne. Dla osób, które lubią smak kwaśny, warto polecić chociażby spożywanie begonii. Są niesamowite, prawie smakują jak kiszone ogórki. Jeżeli boimy się spożywać kwiaty jadalne, to wyobraźmy sobie, że są one tak samo cenne jak nasze warzywa i możemy rozpocząć najpierw od tego, że będziemy dekorować nimi nasze potrawy i jeżeli nabierzemy troszeczkę więcej przekonania, to spróbujemy je spożywać. Wykorzystuję do dekoracji tego tortu tulipany. A wszystkie odmiany są jadalne, jednak jeżeli rozpoczynamy też naszą przygodę z kwiatami, to warto pamiętać o tym, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy uczuleni, czy nie występują jakieś reakcje alergiczne. Całkiem nieźle się prezentuje i myślę, że te walory estetyczne, które dają kwiaty, przekonają nas być może do tego, aby je spożywać. Po drugie, niektóre kwiaty pachną, w tym również tulipany. Wiele tulipanów ma bardzo przyjemny, miodowy zapach. No i oczywiście rewelacyjnie smakują. Każda odmiana tulipana będzie troszeczkę miała inny smak w zależności od barwy kwiatów, bo wiadomo, że wtedy zawartość tych związków jest nieco inna. Zachęcam! Przygotowując tego typu dekoracje, warto pamiętać, aby nie stosować zbyt wielu kolorów. Podstawa tego tortu była kremowa, a więc uznałam, że doskonale będą pasowały kwiaty w odcieniach właśnie takich ciepłych. Natomiast w tym torcie mamy przygotowaną podstawę białą, więc zastosuję tutaj kolorystykę w odcieniach różu i fioletu. Jako tło wykorzystam stokrotki, które mają bardzo ciekawy smak. Są także lekko słodkawe, chociaż może on nieco być zmienny u poszczególnych odmian. Bazę będą stanowiły tulipany, jeżeli chcemy, aby było właśnie w 100% bezpiecznie, to warto byłoby usunąć pylniki, które są w środku, aby nie nastąpiły jakieś alergenne reakcje i poprowadzę tą dekorację w postaci linii w
dwóch kierunkach. Do tego zastosuję bratki, które pięknie kolorem będą nawiązywały do tego tulipana, ale zgrupuję je. Efekt będzie wtedy dużo lepszy, jeżeli kwiaty nie będą zupełnie wymieszane. Myślę, że doskonale na końcach tej kompozycji będzie wyglądało rozjaśnienie bratkami jasnymi i wykorzystam również cudowne w smaku, słodkawe pierwiosnki. Myślę, że dla kontrastu i podkreślenia środkowej części będą tutaj również użyte stokrotki i myślę, że dla lekkiego akcentu wykorzystam również liście melisy. Dla koneserów bardziej wytrawnych dań mogę zaproponować sałatkę na bazie rukoli, do której dodam szczypiorku. Następnie wykorzystam szparagi ugotowane, pocięte, a suszone pomidory. Do tego trochę selera naciowego pokrojonego, oliwki, trochę ziaren w postaci orzechów nerkowca, aby przełamać smak wytrawny, troszkę gruszki pokrojonej, aby posiłek był zbilansowany białko, na przykład w postaci tuńczyka. Dla zdrowotności przyda się troszkę prażonych ziaren lnu. Z kwiatów jadalnych wykorzystam kapary przygotowane z kwiatów mniszka, bo również wiele roślin dziko rosnących może być wykorzystywanych w celach jadalnych. Do tego zastosuję zmieszane, ulubione zioła. Poleję całość oliwą. I oczywiście główny składnik dania to są kwiaty jadalne w postaci bratków. Wykorzystam troszkę szafirków, nie za dużo. Odrobinkę może ocieplę całość kwiatami forsycji. I do tego może nieco słodkawe kwiaty pierwiosnka. Smacznego! Niech kwiaty jadalne będą z Państwem i Państwu służące.